Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Kontynuując oraz w pewien sposób kończąc święto porteru bałtyckiego, o którym opowiadałem na ostatnim klipie, filmie, recenzji z zeszłego tygodnia, mówiłem, że coś jeszcze będę recenzował. I właśnie szedłem do piwnicy zobaczyć, co tam ciekawego leży u mnie i znalazłem, słuchajcie, Imperatora Bałtyckiego z Pinty. Także fajnie, ucieszyłem się bardzo. Data przydatności, już Wam mówię, 23 czerwca 2017 rok. Czyli po terminie mamy trochę ponad pół roku, około pół roku tam mniej więcej. Leżakowało dłużej, co prawda, bo było już kupione, słuchajcie, z tego co pamiętam, kupowałem je jakiś rok wcześniej, czyli w 2016 roku. I od tamtego czasu leżało w piwnicy. Także można ująć, można powiedzieć, wiem, że niektórzy twierdzą, że teoretycznie datę sobie uznać dopiero po końcu ważności leżakowania. Ale od tamtego czasu u mnie w piwnicy leżało sobie w kartonie, w stałej temperaturze praktycznie. Czekało na ten moment, czyli można powiedzieć, że naprawdę dobre 18, w sumie 19 miesięcy, słuchajcie, leżakowało. 19 miesięcy leżakowało. Jakby nie patrzeć, jakby się nie kłócić, cholera, to 19 miesięcy przeleżało. Także tego się trzymajmy. Imperator Bałtycki z Pinty. Bardzo się cieszę. Piłem wtedy, pamiętam, to piwo. Kupiłem te dwie butelki i byłem w mega ciężkim szoku. Kupiłem chyba je w ogóle jeszcze za jakieś, nie wiem, 10 czy 12 zł i wtedy bolało mnie to po kieszeni. A teraz jak widzę takiego portera imperialnego jeszcze za taką cenę, to po prostu aż się łezka wokół kręci, że mogą takie ceny jeszcze być. No. Także tak to wyglądało. Kapsel delikatnie już tutaj widzę zaczął zachodzić jakąś taką, nie wiem, nie rdzą, ale czymś takim, jakimś takim polotem. Piwo też nieco troszeczkę zakurzone. Potem myślę, że to jeszcze Wam pokażę na zdjęciu. Może od razu, słuchajcie, tutaj lekko może będzie widać ten kurz. Ale no jestem naprawdę zaciekawiony, co tutaj z tego się urodziło. Jak się zmieniło, z jaki charakter tego piwa wyszedł. Także przystąpmy do tej przyjemnej degustacji. W sumie fajnie tak naprawdę, że takie klasyczne polskie... Znaczy klasyczne. Chodzi mi o, że takie święto tego stylu pięknego mogę świętować takim klasycznym piwem z browaru Pinta. Też jakby nie patrzeć z browaru, który rozpoczął całą rewolucję, z takiego po prostu klasyki, legendy po prostu polskiego craftu. Także o tyle miło i fajnie. Bardzo mnie to cieszy. I mam nadzieję, że będzie się zaraz tutaj działo. Przystąpmy zatem do tej degustacji, konsumpcji. No w czasie nalewania nie wydawało się wcale taki gęsty, mam wrażenie. Parametry chyba nie mówiłem. 24,7 BLG oraz gdzieś tu był alkohol, 9,1% alkoholu. No dobrze, to zobaczmy, przystąpmy, obejrzyjmy może pod światło. Pod światło wydaje się, że będzie tak, barwa mocno przyciemniona, nie że czarna, przyciemniona, przechodząca w brąz, lekki rubin. Proszę, jakie tutaj aromaty piękne wyszły, naprawdę. Jest ciekawie, uleżakowane, wyleżakowane, słodowość, całkiem przyjemna, ale do tego, jakby nie patrzeć, nuty suszonych owoców, kompotu z suszu, taki śliwek, rodzynek także na pewno. Ładnie, suszone owoce, naprawdę dosyć mocno. Nie tylko śliwki, ale myślę, że taki w pewien sposób także... O, teraz daktyle. Do tego dochodzą naprawdę także daktyle. Bardzo ciekawie. Ładnie, ten aromat nie jest wcale zakwaszony, nie jest zepsuty. On wzyskał na tym przeleżakowaniu i czuć, że to się wszystko fajnie zharmonizowało. Jest bogaty, jest złożony, słodki w pewien sposób. Trochę upalony. No ładnie, ładnie. Jest złożoność, jest bogato, naprawdę jest bogactwo. Jest taka, wiecie, energia. Bogactwo. Fajnie się nawet tego pieni nawet jeszcze, także miło. No to przystępujemy. Oj, w smaku. Zharmonizowało się. I to zdecydowanie gładkie. Nie czuć zupełnie praktycznie nasycenia, tylko delikatnie muska, przełyki po języku, takie drobne miliony małych bąbelków muskają w przełyk, a tak naprawdę leciutko tylko czuć to nasycenie. Bogate, ale jest naprawdę takie ekstrawaganckie to piwo się zrobiło. Słuchajcie, przepyszna słodowość wychodzi, naprawdę. Czekolada do tego. Słodycz
nie za dużo, ale jednak się pokazuje, uwidacznia. Paloność nie jest wcale aż taka ogromna w tym smaku, ale jednak od tej paloności pojawiają się takie przyjemne nuty goryczkowe także na języku. Kawowe co nieco. Fantastyczne, naprawdę suszone owoce, ale takie przesmaczne, takie z najlepszych wyrobów. I co ciekawe, to piwo wcale nie wykazuje takich faktycznie aromatów, śladu, że coś by się z nim złego działo w międzyczasie, że mogłoby tam się coś wydarzyć, by trochę skwaśniało, mogłoby być, nie wiem, zbyt gorzkie albo zbyt jakieś takie jednowymiarowe, jednofalowe. Absolutnie nie czuć. Alkoholu zupełnie nie ma. Przepad zniknął. Gorycz nie za duża, ale taka fajnie, lekko dziś powracająca. Aromat jest trochę bardziej wine'owy nawet, muszę przyznać. Przeszedł, myślę, że nawet sporą zmianę na aromat, bo jest zdecydowanie bardziej taki słodowy. Ale jest tak harmonia, jest tak gładkość. Jest taka przyjemność takiej czekolady deserowej. I tych takich palonych posmaków. No dużo się tu dzieje, nie wiem, jakoś tak ciężko mi to ogarnąć, po prostu rozumiem, ale jest to fantastycznie ułożone. W żaden sposób nie wiem, jakieś przegazowane. Dobrze zrobione, ułożone, przeleżałe piwo i nabrało takich nut, takich troszeczkę powiedziałbym kojarzących mi się co prawda, ale jak miały wszystkie piwa leżakowane w beczkach po sherry. Coś takiego, jakby ten imperator, sherry oloroso z Pinty, ono miało taki trochę podobny aromat w nieco. Tutaj też to jest oczywiście w mniejszym stopniu, ale takie nuty może... O właśnie, wiem co teraz, że tu wychodzi. Trochę nuty jakby, nie wiem, czereśni, wiśni, może wiśni bardziej, coś takiego. I ta harmoniczność po prostu rozwala mnie tutaj. No, pyszne jest to piwo. Znakomicie ułożone, pełne, a do tego dobrze ta goryczka nachodzi po chwili, to potem też wraca. Jest miejsce także na to właśnie suszone owoce, tą kawę, czekoladę. Bomba piwo. Imperator Bałtycki widać, że godnie się starzeje. Przedstawiciel gatunku najlepszego sortu. Tego lepszego sortu. Nie, ale no jest naprawdę, poważnie rzecz biorąc, wyśmienite piwo. Także słuchajcie, wasze zdrówko. I kończymy i czekamy do przyszłego roku. Na przyszły rok na pewno też coś ciekawego w piwnicy się znajdzie. Także bądźcie czujni. Subskrybujcie, oglądajcie filmy. Pamiętajcie, subskrybujcie. Jeżeli nie macie dalej subskrypcji, zróbcie to dla mnie. Zasubskrybujcie. Czekam na to. Trzymajcie się. Cześć.